tradycyjnie liczymy na Państwa teraz wypowiedzi i pytania i mamy na nie powiedzmy 20 minut. Zapraszając tutaj Państwa przed kamery, osoby, które mają ochotę zabrać głos, podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, co dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć w związku z odwagą przez dzieje snującą się jako leitmotiv naszej historii, naszej tożsamości. Zanim ktoś z Państwa podejdzie, ja może pozwolę sobie, Panie Profesorze, w charakterze małego pytania nawiązać do zestawu bibliograficznego, które Pan Profesor zasugerował jako wskazany wokół tego tematu, czy przed jego dzisiejszą edycją, czy też już po wysłuchaniu Pana głosu. Tam wydaje mi się bardzo istotne nawiązanie do wątku mitycznego Westerplatte w naszej historii w postaci dwóch zdarzeń, które nastąpiły w niedawnym czasie, mianowicie homilii Jana Pawła II na Westerplatte i wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte. W nawiązaniu do tej tradycji w naszej historii. Chciałabym może jeszcze okróciusieńki wokół tego głos czy refleksję uzasadniającą taki właśnie wybór proponowanych lektur do dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście tak staram się jakby łączyć te proponowane lektury z treścią mojego wykładu, z propozycją tego, co tutaj mówię, żeby one się wzajemnie uzupełniamy, a nie żeby powtarzać jakby to samo. Wydaje mi się, że homilia Jana Pawła II na Westerplatte w 1987 roku jest, no, aż się boję użyć tego słowa, no, ale oczywistym mottem do rozważań o odwadze w naszej historii. Samo Westerplatte koncentruje jakby ten aspekt naszych dziejów i jednocześnie papież podjął tak jak nikt inny, z takim autorytetem i taką wnikliwością jednocześnie, sprawę znaczenia Westerplatte w każdym czasie, że nie jest to tylko jakieś zjawisko w historii zamknięte, ale adresował, pamiętamy przecież te słowa, do młodych ludzi, do młodych w roku 87. Ja akurat wtedy odbywałem służbę wojskową, więc nie mogłem tych słów słyszeć, ale przecież wiem, jak ogromne wrażenie one robiły, podnosząc z tego upadku, w którym duża część polskiego młodego pokolenia była przecież, pamiętajmy, w tamtym czasie, bo najaktywniejsi już wyjechali na Zachód i pozostają tam do dziś. A wielu, tak jak Donald Tusk, doszło do przekonania wtedy właśnie w 87 roku, przecież padły te słowa, jakby w odpowiedzi Janowi Pawłowi, że polskość to nienormalność, że tylko właśnie te Westerplatte, te husarskie skrzydła, że to nie ma sensu, jesteśmy tym zmęczeni. A papież mówił do młodych ludzi, nie możecie poddawać się temu zmęczeniu, temu znużeniu, tylko każdy musi znaleźć swoje Westerplatte, swoją sprawę, której będzie bronił. Właśnie to jest ta kwestia odwagi cywilnej, o której mówił Platon w Państwie. Wytrwałości w obronie swoich przekonań, które odzwierciedlają porządek moralny zbudowany od chrztu we wspólnocie polskiej. W jakimś momencie naszego życia możemy zetknąć się z zakłóceniem tego porządku i wtedy trzeba odnaleźć w sobie wytrwałość, żeby od choćby tak jak wnuk mojego bardzo bliskiego współpracownika w Arkanach, który w stroju ministranta z różańcem w ręku włączył się do czarnego marszu, modląc się za jego uczestniczki. No, nie była to wielka odwaga, co najwyżej szturchańce i przekleństwa go spotkały, nic więcej. Ale to jest właśnie forma odwagi cywilnej, tak. A więc ten młody człowiek znalazł swoje Westerplatte, niewielkie, nie wymagające jakiegoś absolutnego heroizmu, ale dające przykład tego, że w każdym miejscu, w każdym czasie jest okazja do dania świadectwa swojej odwadze, na swoją skalę, swoje możliwości w tej samej sprawie, w której walczyli
żołnierze z Westerplatte, obrońcy Głogowa, czy obrońcy Legnicy, czy obrońcy, jak Hektor, Troi, tak jak o tym najpiękniej napisał Zbigniew Herbert nieco wcześniej przed Janem Pawłem, komponujący swoje przesłanie Pana Cogito. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie w imieniu internauty, bowiem obiecaliśmy także łącza internetowe z osobami, które słuchają wykładu online i mają możliwość zadawania pytań, zacytować pytanie, które właśnie tutaj padło. Mianowicie pan Adrian Ubowicz. Mam pytanie do pana profesora. W jaki sposób zakrzewić w młodych ludziach mentalność odkrywania i czytania o prawdziwych polskich autorytetach, które zostały dzisiaj wspomniane? Czyli w jaki sposób możemy do młodych ludzi docierać współcześnie, panie profesorze? No to jest cała wielka sztuka walki z cywilizacyjnym wtórnym analfabetyzmem, bo to nie jest przecież tylko zjawisko polskie, że zanika sztuka czytania, obniżają się nakłady książek i przede wszystkim ich czytelnictwo. Dzisiaj jest na pewno znacznie niższe niż było w PRL-u. Nie jest to pochwała PRL-u, tylko stwierdzenie, że czasy się zmieniają niekoniecznie na korzyść. Ale to stwierdziwszy właśnie, musimy sobie znaleźć swoje malutkie Westerplatte i próbować znaleźć choćby jednego, dwóch, trzech młodych ludzi, których zainspirujemy jak najlepiej w bezpośredniej rozmowie, moim zdaniem. To nie zawsze się udaje. Na 100 prób może się udać 3 właśnie. To nie jest tak, że za każdym razem mamy sukces, że tak powiem, pedagogiczny, adekwatnie do różnicy wieku. Ale próbować trzeba, bo oczywiście ktoś inny może spróbować za pomocą filmu. Nie każdemu z nas jest to dane. To jest znakomite medium, które zachęci do poznania postaci jakiejś, prawda, lotników polskich. Tutaj pan przygotowuje film o polskich lotnikach. Na szczęście takie już powolutku zaczynają powstawać. Czy, no nie wiem, jakiegokolwiek innego przykładu polskiego bohaterstwa, odwagi. Zaczynają powolutku powstawać filmy o polskich niezłomnych. No akurat wspaniały, tragiczny jednocześnie film Wołyń nie jest o odwadze. Tam akurat odwaga nie jest, znaczy w pewnym sensie niektórzy bohaterowie wykazują odwagę, także ci nieliczni, pozytywni ukraińscy bohaterowie, ci, którzy ostrzegają Polaków. To jest najwyższa forma odwagi, bo spotyka ich za to śmierć oczywiście. Ale nie jest to o polskiej odwadze film, powiedzmy. Polska jest tu ofiarą raczej przede wszystkim. No niemniej pokazuje to jako przykład zwrotu polskiego kina ku historii, w którym będzie można znaleźć oczywiste narzędzie zachęty dla młodych do szukania, pogłębiania tego kontaktu z historią. Ale jednocześnie pamiętajmy, że ten zwrot wykonuje się dlatego, że wcześniej w jakiś tajemniczy sposób to młodzi ludzie sami zaczęli szukać kontaktu z polską historią. Nie większość, na pewno nie większość, ale na tyle liczna mniejszość, że jej siła pokazywana w manifestacjach 11 listopada, w oprawie meczów piłkarskich najróżniejszych, przecież to są dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którym nikt tego nie kazał. To nie są partyjne bojówki wbrew propagandzie, tylko to jest instynkt młodych ludzi, którzy szukają identyfikacji z odważnymi. Tak jest, młodzi ludzie najbardziej szukają wzorców odwagi, bo to jakoś jest widocznie, nie wiem, hormonami uwarunkowane czy no, okresem rozwoju, że zwłaszcza w młodym wieku jesteśmy gotowi do tej odwagi, czujemy jej potrzebę, szukamy wzorów mądrej odwagi. I to właśnie poszukiwanie przez młodych wzorów odwagi sprawiło cud Żołnierzy Wyklętych. Przecież nie było filmów o nich. No co, był jeden spektakl o Ince zrobiony za prezesury Bronisława Wittsteina w telewizji, krótkiej, jednorocznej prezesury. Może jeden, dwa, trzy jeszcze jakieś filmy dokumentalne i to wszystko. A jednak dziesiątki tysięcy młodych ludzi, sam pamiętam w 2014 roku, czyli celowo przywołuję ten moment przed zmianą polityczną w Polsce, szedłem w tłumie 10 tysięcy młodych ludzi w Krakowie. No a przecież Kraków to tylko jedno z wielu miast w Polsce, a więc pewnie setki tysięcy młodych ludzi jakoś poczuło identyfikację, mówię o Dniu Żołnierzy Wyklętych, o 1 marca, z tym fenomenem. A więc sami jakoś poszukali, jak?
No właśnie dlatego jestem przekonany, że ktoś im o tym powiedział. Jakiś dziadek albo babcia, jakaś ciocia albo wujek powiedziała, no były takie czasy, byli tacy bohaterowie, a więc dlatego upieram się, że najważniejsza jest forma bezpośredniego kontaktu, opowieści, odnalezienia śladu, odwagi w historii własnej rodziny. W historii, w której jest obrońca Polski z września 1939 roku, bo było ich milion przecież. Jest ktoś z konspiracji okresu II wojny światowej, z polskiego wojska na wschodzie czy na zachodzie, bo i tu były przykłady heroicznej odwagi w walce o polski dom. Czy później choćby doświadczenie Solidarności. Te doświadczenia, których młodsze pokolenia nie miały, a bardzo szukają takiego konkretnego przykładu z własnej rodziny. Nie z historii abstrakcyjnej, podręcznikowej, tylko z rodziny albo z kręgu znajomych. Powiedziałbym jak prezydent Komorowski. Przyprowadźcie dzieci, a jak nie macie dzieci, to wnuki. Prawda? To znaczy szukajcie, gdzie można. Prawda? Bardzo proszę, zapraszamy tutaj, proszę uprzejmie. Proszę, zapraszamy do zadawania pytań, Panie do mikrofonu. Opowiedział Pan o dzieciach. Ja chciałem zapytać Pana Profesora o wyjaśnienie takiej oto kwestii. Odwaga tych dzieci była rzeczywiście duża. 400 młodych młodzieńców wysyłamy na Powstaniu Warszawskim, wysyłamy na zdobycz lotniska. Czym oni mają tylko 16 karabinów i około 50 granatów. Idą zdobywać lotnisko. I wszyscy tam leżą teraz na ulicy przy 1 sierpnia, pomnik jest im. Tak, oni odważni byli, ale ktoś to ich posyłał. Tu trzeba wytłumaczyć sens tego. Nieuzbrojoną młodzież wysłano na śmierć. Jak ocenić tego, kto dokonał takiego wysłania tej młodzieży? Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, że Pan przywołał ten bardzo ważny aspekt, który łączy się z odwagą, a który już Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej potępia. Odwaga nie może być mylona z zuchwałością czy z nieroztropną brawurą. Zwłaszcza jeśli ta zuchwałość odbywa się kosztem innych. To nie jest odwaga. Otóż przywołałem przykłady bohaterskiej odwagi młodych ludzi z Zadwórza. Oni nie byli nieuzbrojeni. Oni poszli bronić przed pola swojego miasta, swojej ojczyzny z taką bronią, jakiej mogli im dostarczyć przełożeni i która była wystarczająca do rozpoczęcia walki. Siły wroga były zbyt przeważające, by mogli zwyciężyć w tym starciu, ale ich ofiara była natychmiastowo, można powiedzieć, usensowniona ocaleniem Lwowa. Przypadek, o którym Pan mówi, i nie jeden przypadek w naszej historii niestety, pozwala wciąż nam toczyć debatę na przykład o Powstaniu Warszawskim, o odpowiedzialności za decyzję, która może być krytykowana i jednocześnie jest broniona przez dużą część uczestników, tych, którzy jeszcze żyją, albo tych, którzy zdążyli tę namiętną obronę decyzji o powstaniu wygłosić jeszcze przed swoją śmiercią. Są akty niewątpliwej głupoty, nieodpowiedzialności i szafowania cudzym życiem dokonywane przez nieroztropnych, nazwijmy to najdelikatniej, dowódców. I te nie zasługują na moralną obronę. Myślę, że przypadek, o którym Pan mówi, do nich należy. Istnieje aspekt powstania, o którym zapominać nie można, a mianowicie chęć powstania ze strony dziesiątków tysięcy młodych ludzi, którzy chcieli walczyć. Czy dowódca mógł ich powstrzymać? To jest debata, której, przypuszczam, tutaj nie skończymy i nie skończymy w naszych domach, nie skończymy w Polsce przez długie lata. Myślę, że każda ze stron tego sporu, jak długo uczciwie do niego podchodzi, ma
swoje racje. Tu nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Natomiast indywidualne przykłady, takie jak ten Pan pokazał, da się chyba rozstrzygnąć moralnie. Ten myślę, że jednoznacznie negatywnie. Brawura i szafowanie cudzym życiem nie są odwagą. Proszę bardzo, tutaj mikrofon po środku, rozumiem, że Pan Stanisław zamontował. Zapraszam. I prosiłabym tak, o żwawe tutaj takie uczestnictwo, ponieważ mamy dosłownie kilkanaście minut. Tadeusz Piotrowski, bardzo mocno Pan Profesor zaakcentował znaczenie kultury romantycznej dla naszych dziejów, ale od dziesięcioleci trwa spór i zmaganie się narracje między, nazwijmy to, grupą romantyków i pozytywistów. I chciałbym wiedzieć, czy widzi Pan jakiś konsensus w porozumieniu tych dwóch, no może nie ścierających się, ale w każdym razie trochę antagonistycznych obozów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo chciał, żeby do takiej zgody doszło i myślę, że kluczem do tej zgody jest zrozumienie, że obydwie te szkoły czy te tradycje uzupełniają się, a nie wykluczają, że w polskiej historii, zarówno kultury, jak i historii politycznej, te dwa podejścia do potrzeby odbudowy, odzyskania polskiego domu w czasach, kiedy został on nam zabrany, a potem jego umacniania, kiedy już go odzyskaliśmy, są obie potrzebne. Że jest nam równie potrzebny Bolesław Prus, jego placówka, jego spojrzenie na pracę organiczną, jak i Henryk Sienkiewicz ze swoją romantyczną wizją bohaterskich obrońców kresowych stanic. Trzeba zrozumieć, że był nam potrzebny i Stanisław Staszic, ten namiętny, można powiedzieć, romantyk w pewnym sensie w czasach Sejmu Wielkiego i ten bardzo, no, w sferze politycznej chyba już nie do obrony, głęboko zaangażowany oportunista we współpracę z Aleksandrem I, który jednakże ratował tę postawę oportunistyczną swoją niezwykle skuteczną pracą na rzecz budowy szkolnictwa zawodowego, na rzecz budowy towarzystw wzajemnego ubezpieczania się na wsi. Krótko mówiąc, na rzecz budowania infrastruktury wzmacniającej tkankę polskości w realnym życiu. I jedno i drugie jest potrzebne. Czasem splatało się to w biografiach tych samych ludzi. Przecież mistrzowie szkoły krakowskiej, która tak bardzo mi się nie podoba, z którą niejednokrotnie polemizuję, byli w swej młodości powstańcami styczniowymi. Oni najpierw byli romantykami. Myśleli, że dojrzeli do pozytywizmu. Ale myślę, że ich błąd polegał na tym, do pracy organicznej, do zerwania z romantyzmem, że przeciwstawili te dwie fazy swojego życia. Myślę, że na tyle różnych sposobów możemy próbować zrozumieć, że i jedna, i druga droga do niepodległości jest potrzebna. W pracy organicznej łatwo usnąć, przestać, jeżeli można tak powiedzieć, usnąć w znaczeniu orientacji, gdzie jest cel tej pracy, że celem nie jest tylko materialna zmiana otoczenia, ale celem jest zmiana materialna otoczenia dla ideału polskiej niepodległości. Ktoś musi o tym ideale pamiętać, podtrzymywać go. Symbole naznaczone emocjami, takie, które tworzyła polska kultura romantyczna, są do tego niezbędne, żeby nie zapomnieć o tym celu. Same symbole jednak nie wystarczą, żeby Polska była. Dlatego ci, którzy chcieliby przeciwstawić kulturę romantyczną, pozytywistycznej i wybrać tylko tę pierwszą,
błądzą tak samo jak ci, którzy uważają, że romantyzm jest szalony i na śmietnik historii się nadaje. Bez pracy organicznej, bez pozytywizmu, bez pracy po prostu. Same symbole, walka, odwaga militarna nie wystarczą, żeby Polska była. To są truizmy, to są rzeczy tak proste, że aż się wstydzę je mówić, ale trzeba je powtarzać, żeby próbować uświadomić zaangażowanym w ten spór, że obie strony mają rację, po części. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, zapraszam. To już ostatnie pytanie, ponieważ czas mamy reglamentowany. Proszę bardzo. Nie będzie stanąć. Proszę, panie profesorze, szanowni państwo, no właśnie, odwaga, w największym skrócie. Pozwolę sobie postawić tezę. Cytuję to za mądrzejszymi ode mnie 1000 razy, że problemem w ostatnich kilkudziesięciu lat jest najsilniejsze w Polsce, III RP, lobby WSI. Wszelka dostępna mi wiedza, badania, które prowadzę od ćwierć wieku, potwierdza tę tezę. Panie profesorze, proszę państwa, muszę powiedzieć, że niepokoi mnie to, co dzieje się właśnie w ostatnich dniach, choćby wczoraj na ulicach Warszawy i wielu miast, dużych miast zwłaszcza. No, przerabiamy, przepraszam za kolokwializm, przerabiamy powtórkę z tego, co stało się choćby w roku 2007 w kwietniu, owo, pożal się Boże, wystąpienie pana Marka Jurka i jemu podobnych autorytetów, w cudzysłowie autorytetów. Chodzi wciąż o to samo. Chodzi o to, by rząd, obecny rząd, tak szybko jak to możliwe, utracił większość. Przypominam, to tylko 4 głosy w niższej izbie. Chodzi o to, żeby jak najszybciej stało się to, co stało się 4 czerwca 92 i 21 października 2007 roku. I proszę państwa, jedna tylko data, w moim najgłębszym przekonaniu symboliczna. 4 lata temu na Zamku Warszawskim, 17 sierpnia 2012 roku, to był piątek, doszło do podpisania pewnego, pożal się Boże, porozumienia. Do podobnego porozumienia, jakie podpisano w roku 1950. Nie pamiętam daty, pan profesor, z pewnością. Chodzi o przywódców Kościoła polskiego, czy Kościoła katolickiego w Polsce i w przypadku tego, co miało miejsce 4 lata temu, rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Wiemy, cóż to jest politycznie. Cóż to jest politycznie rosyjska cerkiew prawosławna Anno Domini 2012, czy 15, czy 16. Panie profesorze, niech pan pomoże. Pomoże Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. W sprawie podpisanej na Zamku Królewskim w Warszawie, co było oburzające samo w sobie, miejsce podpisania tej umowy między przewodniczącym Episkopatu Polski a patriarchą Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, wypowiadałem się wielokrotnie, jednoznacznie krytycznie, zastrzegając się, tak jak o tym mówiłem, trzeba się zastrzegać w rozpoznaniu niektórych aspektów porządku moralnego w naszym świecie, że to może ja się mylę, że może jest na tyle głęboka racja porozumienia bardzo długofalowego między Polakami a Rosjanami, między katolikami i prawosławnymi, że ja jej nie ogarniam. Może tak być, a ogarnął ją arcybiskup Michalik, którego skądinąd bardzo przecież szanuje, przewodniczący episkopatu ówczesny, i patriarcha Cyryl, którego niestety nie mogę szanować. Szanuję jako jednostkę ludzką, ale przecież no, cały szereg jego działań politycznych, włącznie ze stopniem w Komitecie Bezpieczeństwa Państwowego, czyli w skrócie KGB, no nie pozwala zachować wiarygodności temu przywódcy duchowemu. A więc jednoznacznie ja uważałem i uważam tamto spotkanie za część i umowę, za część operacji politycznej przeprowadzanej przez Moskwę na narodzie polskim, żeby znieczulić go, osłabić funkcjonowanie Kościoła w narodzie polskim w kontekście tragedii smoleńskiej, oczywiście o to chodziło.
Podkreślam, mogę się mylić, mogę nie rozpoznawać najgłębszego wymiaru tego porozumienia. Natomiast niezupełnie zgadzam się z pierwszą częścią, jeżeli dobrze ją zrozumiałem, pana wywodu. Uważam, że Marek Jurek, czy ludzie, którzy rozpoznają pewien ład moralny i uważają go za swój największy drogowskaz, mają prawo domagać się jego wprowadzenia w życie w Rzeczpospolitej. Ale święty Tomasz mówi o cnocie roztropności jako pierwszej z cnót. Pierwszej. Tej cnoty na pewno zabrakło tutaj. I konsekwencje były oczywiste do przewidzenia, a z punktu widzenia nie ładu moralnego, o którym myślał i na który powołuje się z całą pewnością szczerze i uczciwie Marek Jurek, ładu moralnego chrześcijańskiego, ale z punktu widzenia ładu moralnego w Rzeczpospolitej obowiązuje zasada tantum intende in republica quantum tuis civibus probavi possis. Tyle zamierzaj w Rzeczpospolitej, ile zdołasz przekonać swoich współobywateli. Marek Jurek nie miał na pewno większości swoich współobywateli w momencie, kiedy wzywał do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Ma prawo występować zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale z punktu widzenia Rzeczpospolitej postępuje źle, rozbija Rzeczpospolitą. Z punktu widzenia swojej wiary postępuje być może dobrze. Trzeba to rozważyć. Nie widzę tu żadnej intrygi w USI, nic o tym nie wiem. Być może dowiemy się czegoś i o tym chciałem, tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć. Jako członek kolegium IPN, ponieważ na ostatnim spotkaniu z szefami służb, z ministrem Macierewiczem, z ministrem Kamińskim, uzyskaliśmy od nich z szefem ABW, uzyskaliśmy od nich nie tylko zapewnienie, ale podpisaną umowę, która praktycznie rzecz biorąc, no ośmielę się powiedzieć, niemal gwarantuje ujawnienie zasobu tajnego, myślę w 98-9%, a ten 1% będzie musiał być usprawiedliwiony każdorazowo w odniesieniu do każdego dokumentu. Dlaczego pozostaje utajniony? No to może zmienić troszkę obraz sytuacji, jeśli idzie właśnie o WSI. To w przyszłym roku? Nie wpadajmy w panikę. Będzie dobrze. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu za pytania. Szczęść Boże.